takie zero? No nie, bo zero to jest i punkt, i koło, i kula. A widzisz. Czyli ogólnie ten, czyli nie możesz mi powiedzieć, że go nie ma. Rozumiesz, Leszku? Chciałem tutaj zdać sprostowanie. One istnieją. Zero, zero jako zero nie istnieje. Bo nie ma czegoś takiego jak nic. Nie, nie, ty... Dobra. No nie ma czegoś takiego jak nic, ale ci wytłumaczyłem, że ogólnie zero cyfra istnieje. No cyfra tak, cyfra, ale nie wartość. Dziękuję, chciałem to usłyszeć. Chciałem, żeby to było wyrażone. Cyfra jest, wartości nie ma. Dziękuję, to miałeś właśnie uwzględnić. Dziękuję, Leszku, że to powiedziałeś, że to ty, a nie ja. Dziękuję. Przepraszam, kochani, co to było, bo ja nie ogarnąłem. Ja chyba też nie. Nie, serio, nie ogarnąłem. Nie wiem, kto to pytał, kto odpowiadał. Ale no przecież ja pytałem, żeby była jasna. Miro pytał, no, przecież. A, Mirek. Tak? Tak, Leszku, Miro. Tak ja. Bo ja nie mam podglądu, wiesz, nie. Mirko pytał, bo chciałem, żeby to było wyrażone. A dlaczego? Bo coś mi umknęło teraz? Nie, no bo chciałem, nie wiedziałem, kto to mówi, dlatego pytałem, nie? No taki trochę inny. No, bo wartości matematyczne są sztucznie nazwane wartościami. A to są tylko znaki, symbole, które potrafią, dzięki którymi, tak jak zegarkiem mierzymy czas. No, Leku, ty powiedziałeś to, co ja chciałem usłyszeć, bo żeby była jasność, cyfra istnieje, ale wartości nie ma. Tak. I to miało wybrzmieć, a tego nie wybrzmiało, więc okej, jest wszystko w porządku, Leszku, jest dobrze. Ja się nie czepiam, tylko chciałem, żeby tu było to wyrażone. I najlepsze jest to, że to jest cyfra arabska, a nazywają ją w układzie metrycznym jako SI. I każda ma kąt, nie? I co ma kąt? No, jak sobie narysujesz jedynkę, dwójkę czy trójkę. Ale ja mówię teraz o cyfrze 0. Tak, ja mówię ogólnie o liczbach. Według mnie liczby całkowite w ogóle nie istnieją i to też łatwo na przykład sprawdzić po pojemnościach. Na przykład ale my rozmawiamy teraz o cyfrze 0. Tak, czy jest, wiem. Czy jej nie ma? Czy ma wartość, czy nie ma wartości? Tak, odniosłem się po prostu. O jakich kątach ty mówisz przy cyfrze? Przy 0? No jak sobie... Nie, tak, jasne. Ja po prostu wyszedłem poza 0. I zacząłem sobie mówić dalej. Nie odniosłem się do zera, ale do całego systemu liczbowego. Co to jest system liczbowy? Jeśli twierdzicie, że tak jak zostało powiedziane, że jest liczba 0, ale nie ma wartości, to jak pójdziemy dalej, żadna liczba nie ma wartości, nie istnieje. No ale to jest twoja hipoteza i bardzo błędna. A czy procent ma wartość jakąś? A co rozpoczyna liczenie? A jeszcze dodałeś młody na temat kątów, to już w ogóle kurwa zgłupiałem. No jak sobie zobacz. Napisz jeden. Masz tam jeden kąt. Napisz dwa. Masz tam dwa kąty. Zrób trójkę. Będziesz miał trzy kąty. Zrób czwórkę. Będziesz miał cztery kąty. Zrób piątkę. Będziesz miał pięć kątów. Co ty opowiadasz za bajki? Gdzie ty to widzisz? No, to widzisz, znaczy, czy widzisz, nie widzisz, no. Weź kiedyś kartkę papieru i zrób jedynkę. Znajdziesz jeden kąt w jedynce. Zrób dwójkę bez półkoli. Ale jeżeli piszę arabskimi, to nic nie ma kątów, bo wszystko jest idealnie zaokrąglone. Właśnie o tym mówię. Okej, no tak to słucham. Jeśli chodzi tutaj, tak, o arabski, tutaj cię odeślę do tego, czy wiesz, jak powstało pismo arabskie? Czym jest pismo arabskie? Nie, chętnie posłucham. No to sobie poczytaj o tańcu siedmiu welonów. Taniec siedmiu welonów. Taniec życia.
I tak samo jest z arabskimi cyframi. One są wszystkie idealnie obłe. Nawet siódemka, która powinna być kosą, nie jest kosą, tylko idealnym odwzorowaniem energii. A w cyfrach arabskich zerem jest właśnie miejsce, czyli ten okrąg, w którym tańczy siedem welonów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Robilt z tej strony, Robilt z Radia Sławian. Odnośnie cyfr arabskich, to nie są cyfry arabskie, to są cyfry indyjskie. Odnośnie tak zera, odnośnie zera, zero wymyślono jako pusty znak do zaznaczania liczby 10. Tak jest. Dziękuję, oddaję głos. Wszystko zgodne, dlatego powiedziałem, że nazywają się cyframi arabskimi. A powstały na bazie siedmiu, tańca siedmiu welonów. Przepraszam, Rechu, że wejdę słowo. No nie ma problemu. Rafał czy Romian? Przed? Robert? Robert. Robert. A, dziękuję, już oddaję głos. Przepraszam, a coś pytanie było, bo słyszę do mnie jakiś głos. Chciałem się przywitać. Cześć, Robert. Witam, dobry wieczór. Przepraszam, milczałem trochę długo z przywitaniem, bo miałem na czerwono zaznaczony mikrofon. Myślałem, że to jest z automatu wyłączony mikrofon. Dziękuję, oddaję głos. No ja mam takie pytanie, ile jest cyfr? 9 chyba, nie? Jest 9 cyfr, 1 do 9, 0 jest jako wyznacznik liczby 10. No dokładnie. To jak myślicie, dlaczego COVID miał na końcu 19? No bo niby wiesz, powstał w 2019, to tak dla tych, wiesz, dla tych buraczków taka wersja, Lechu, wiesz. No nie. Z dokładnym wyznacznikiem. Jedynka początek ery, a dziewiątka koniec ery. Pierwszy i ostatni. Ale ja ci mówię znaczenie, że ludzie uważają, że to się wydarzyło w 2019. Zrozumiałeś przekaz, czy nie zrozumiałeś? A to jakie jest znaczenie, to kto wie, tak to wie. Mają, tak se mają to tłumaczyć. A co znaczy COVID? Cała nazwa COVID-19? No, to też by było ciekawe, jakbyś powiedział. Koronawirus. Czas pierwszy i ostatni. Jest to czas, kiedy będziesz miał albo koronę cierniową, albo koronę złotą. Albo uruchomisz swoją energię, albo znowu będziesz ukrzyżowany. Trochę mało tego kody. Czego mało? Rozwinąć by pasowało. No, widzę, nikt nie chce rozwijać ani podejmować tematu. Nie, no i w moim komunikacie było bardziej pytanie niż. Nie wiem, czy
No, ale nie chce się nikt wypowiedzieć. Na podstawie tych krótkich komunikatów, które tu padły, to ja mam takie zawieszenie między domysłem a niedosytem. No koronawirus, no. Nie, no tak, ale to bardziej od tej koronawirus, bardziej mnie zaciekawiłeś tym ukrzyżowaniem albo wiesz, ruszeniem. To jest działanie, same wiesz, kapitaliki COVID, no to też masz, nie pamiętam już dokładnie jak to było w języku angielskim, ale chodzi o centralne, inteligentne obrazowanie, czyli przekazywanie centralnej informacji optycznej, wizualnej. No ja z kolei Co plus WIT, czyli kooperatyw, no nie pamiętam jak to jest po angielsku, nie będę się wysilał, bo nie znam i tak angielskiego, musiałbym ja ci, Leszku, podpowiem. Ja ci podpowiem tak, C-O, V, nie, COV, i musz, no. później masz na koniec ID, nie, to tak nakierowuję. ID, czyli obrazowanie, no. Nie, to nie jest moja audycja. A, spoko. Nie, to jest ogólny czat, no, ale tu masz rację, bo to ona... Okej, no to dobra, no to tam w nazwie COVID występuje... Tak. No właśnie, no to proszę. Tak, to ID to jest cyfrowe obrazowanie. No się mówię, że nie pamiętam całej tej nazwy, bo to jest bardzo długie. To jest każda literka ma swój wyraz. I na końcu jest jako ID, czyli cyfrowe obrazowanie, cyfrowy obraz. Do wyboru, albo pierwszy, albo ostatni. Czyli zamykający cały cykl. To jest odwrócone są litery, bo to jest Digital Identification. Brawo. No to przecież wszyscy mamy mieć numery ID, tak? Urządzenia wytworzone przez człowieka mają mieć znak IP, a człowiek żywy, biologia, ma mieć ID. Dokładnie. Mają nas wszystkich, wiesz, po prostu dlatego, w takiej bibliotece. Masz wszystko cyfryzowane, czyli digitalizowane. No i albo świat cyfrowy w przyszłości, no albo świat w naturze. Który zwycięży? Zobaczymy, czas pokaże. No to dobrze, to zrozumiałem, bo ja odebrałem to jako albo przyjmie znamie bestii, albo drugi kierunek, ten właściwy. No to dobrze, to zrozumiałem. No znamie bestii to już żeśmy przyjęli 2000 lat temu. Prawo morskie. Po ukrzyżowaniu prawdy przyjęliśmy znamie bestii. Nie ma prawdy, żyjemy w kłamstwie. A bestia jest kłamcą. Nie o tym znamieniu bestii mówiłem teraz. O którym? O tym, że po przyjęciu tego znamienia na tak zwane czoło albo rękę. No, ale to dopiero będzie w cyfrowym świecie. No to ja o tym mówię. No, ale to dopiero będzie w cyfrowym świecie. Czyli możemy się spodziewać dopiero po 2030 roku. Właściwie. Mamy jego namiastkę już w jakiś sposób. No w symbolice on jest cały czas. Przecież to no już było. Nie musimy się identyfikować z tym znamieniem. No pewnie, że nie. Nie wszyscy go wezmą. To jest kwestia, tak jak się mówi, każdy wyboru każdego, tak? No, każdy z nas
ma swoją pieczęć. Opieczętowany już jest od tego 2000 roku. Każdy ma pieczęć ze źródła, czyli duszę. Niepowtarzalną, a przejawem tej duszy są linie papilarne, czyli oddziaływanie energetyczne z wewnątrz na zewnątrz. Niepowtarzalne linie papilarne, niepowtarzalne DNA i niepowtarzalne źrenice. Nie źrenice, tylko te tęczówki. No ale symbol na rękę i na czoło, to ten symbol już był 6 tysięcy lat temu. I do dzisiaj ci, którzy dokładnie wiedzą, co robią, używają tego symbolu. A ci, którzy nie wiedzą, nie umieją go rozpoznać. No. No i na dodatek ten stary symbol przed ponad 5000 lat, niecałe 6000, miał doprowadzić naród wybrany właśnie do życia wiecznego, no ale się to nie stało. No i teraz ma być to samo. No. Ja przepraszam, jeśli mogę, bo mówicie naród wybrany. To nie jest naród wybrany. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest naród wybrany. Inaczej. Po prostu inaczej. Bóg. Narodu wybranego jeszcze nie ma. On dopiero będzie. Tak, tylko oni byli jedyni, którzy się jakoś tam zgłosili i oni wybrali Boga. Oni wybrali. Nie, oni nie byli wybrani. Oni wybierali. To jest różnica. My to błędnie przyjmujemy, pozwalamy im przejmować nad nami kontrolę poprzez to, że pozwalamy ich, wymieniamy ich, chołubimy ich, się boimy i przerażają nas ich księgi, inne rzeczy. Po prostu najlepiej ich nie wspominać. Oni wtedy przepadną. Nie, to nie ma nic wspólnego. Świata. To nie ma nic z tym wspólnego. Wiesz, dlaczego ma być podawali 6 milionów Żydów, którzy zginęli w Holokauście? Tutaj jest troszeczkę inna polityka, nie było 6 milionów czegoś tam. No nie było, ale podawali 6 milionów. A wiesz o tym, że w 1932 roku też podawali, że z I wojny światowej zginęło 6 milionów? Symbolika. Nie wiem, o co chodzi z tą symboliką, ale... No właśnie, a jest to napisane w Talmudzie. Jeżeli złożysz mi 6 milionów całopalnych ofiar z braci swoich, to resztę uratuję. I to ta reszta uratowana ma stanowić naród wybrany. Guzik, prawda, mają cały świat podzielony między siebie. Jeżeli ich się za dużo robi, to oni się nawzajem mordują, żeby więcej się bogaciły te jednostki, które są silniejsi, a ci gorsi są do pozbycia się. Ja tylko ci mówię, co jest napisane na temat 6 milionów ofiar całopalnych w Talmudzie. To nie ja wymyśliłem. Ja oczywiście, ja się nie kłócę z tobą, że tak jest napisane, jest bardzo możliwe, bo napisać można wszystko w historii, przedstawić i tak dalej, tylko kto mi to zagwarantuje, że to było pisane 3000 lat, 2000 czy 1000 lat, czy to było 300 lat temu pisane? No ale ta historia powtarza się już od IV wieku sprzed naszej ery. Tak, my to dzisiaj wiemy, bo oni tak nam mówią. Czytałeś runy polskie? Ja nie czytałem i niestety żałuję, nie znam. A te nasze znaki wiele więcej znaczą niż te inne bzdetne nazwy religii czy czegokolwiek. Tam nie było żadnego narodu tego, jak my mówimy, przebranego czy jakiegokolwiek, tylko to jedna wielka ściema dla nas. No, możesz sobie to tak interpretować. A jeżeli chodzi o runy, to mogę zadać ci takie pytanie. Skąd wzięły się runy? Jedno z najstarszych pism na świecie znanych, ale dokładnie czy niczego więcej. Nie wiem, ja tak mówię tobie, że ja, gdybym ja to znał, to byłoby mi łatwiej pewne rzeczy poznać. No, ja mogę ci zdradzić, że pierwszym pismem właśnie było pismo obrazowania, pismo obrazów, i tym pismem była głagolica. A runy jest to uproszczona głagolica. Dlatego run jest 88.
a znaków głagolicznych 44. Ponieważ, no i później będzie. Ponieważ znaki głagoliczne, obrazowe, nie dało się zinterpretować jednym znakiem. Okej, to się będę z tobą musiał umówić. Ja wezmę znawców tematu, proszę pana, i wtedy podyskutujecie i ja się przysłucham i może ja się wtedy nauczę, bo jeżeli ty znasz podstawy, znasz zasady, inne rzeczy, to być może będzie ciekawa dyskusja, a przy okazji skorzystam ja. Słuchając, no, tak. jak będziecie się wymieniać poglądami, bo jeżeli to znasz dokładnie, wiesz, jak to przebiega od aż pod syrulicę dzisiejszą, czyli jakieś inne przejściowe sytuacje, to bardzo, bardzo chętnie, bo ja niestety nie miałem okazji nigdy się tym zająć, ani się tego uczyć. No, dziękuję. Wszystko w porządku, tylko jedno zastrzeżenie mam. Ja się umawiam tylko z płcią przeciwną. Ja się proszę ciebie nie umawiam na tajne spotkanie, tylko oficjalnie zaproponowałem rozmowę fachowców. No a ja sobie po prostu zażartowałem. A wiem, oczywiście, że no. Wiem. A nie, tak dzisiaj ja specjalnie przyszedłem do Jaśka, bo muszę z nim pogadać, bo jutro mamy piątek i sobotę zaraz za piątkiem. Jak to, Jasiek, stoisz czasem jutro? 21 europejskiego, u Jaśka będzie chyba 19. No jestem, jakoś tak. Witaj Jasiek. Witam. Właśnie chciałem z tobą pogadać, jak pozwolicie, 2 minuty na prywatę, poświęcę 5 minut na prywatę z Jaśkiem się mniej więcej. Robuć, nie ma problemu, ale tylko taka sprostowanie tutaj od Mirko. Słuchaj, tam Jasiu ci wytłumaczy dokładną różnicę czasu, żeby była jasność, bo to tak trochę inaczej jest, wiesz? To tak, żebyście się dogadali z czasem, to tak ode mnie. To znaczy my kończymy to u Jaśka chyba 19 jest, to tak mniej więcej, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Znaczy, bo mówię, 21 europejskiego czasu, 19 ten, to tak nie jest, żeby była jasność, nie? Tam jest trochę więcej czasu. My zaczynamy europejskiego czasu 21.30. No to 21.30 europejskiego czasu to u Jasia będzie... 15.30. Dokładnie, musisz 6 godzin, wiesz, czy tam 5 odjąć, więc... Bo ja wiem, jak jest z angielskim czasem, wy macie tam później 6 godzinka, więc... No. To tam Jasiu, no to o to mi chodziło, żebyście byli pewni, o której godzinie, no, żeby to wam nie umknęło. Nie, to Jasiek doskonale wie, to ja nawet się 10 razy pomylę... Ja jak się 10 razy pomylę, to Jasiek sprostuje temat. Jasiek jest... Dobrze, to ja chciałem, żebyście tam mieli jasność. Dobra, jest okej. Okay. Nie, dzięki, że zwracasz uwagę, bo to bardzo pomocne czasami bywa, jak ktoś podpowiada i to mnie cieszy. Ja jestem taki szczegółowy i tak lubię pomagać. Dobra, nie ma problemu. Ode mnie wszystko wyjaśnia. No bo no, tak myślę sobie... Pozwolicie tutaj, no to nie ma sprawy. Jak nie, to zejdziemy na dół, do dwojga. Jasiu, tutaj jest nagrywane, to tylko ci przypomnę, to ja nie wiem, czy chcecie, żeby to było nagrane, no, tylko tak w gwoli wyjaśnienia. To znaczy, ja nie mam żadnych problemów, wszystko, co ja robię legalnie, jawnie i żadna mi tam przeszkoda na drodze nie stoi, więc nawet jeżeli... Znaczy, chodziło mi bardziej, czy macie jakieś tam po prostu swoje prywatne sprawy. Dla mnie to możecie sobie rozmawiać wszędzie, żebyście się czuli swobodnie, wszystko. Ludzie, którzy rozmawiają z szacunkiem do siebie, nie muszą się bać czegokolwiek. Czy to będzie prywatna rozmowa, czy to będzie publiczna rozmowa, ten sam poziom rozmowy. No i, tak, tu się doskonale rozumiem. Dokładnie, pełny szacunek. To także, panowie, nie przejmujcie się, to nawet jeżeli coś my poruszymy, czy coś o czymś porozmawiamy, to tam dogadamy mniej więcej założenia, bo ja tam nie planuję, załóżmy, czegoś w audycji, tylko tak ogólnie zapytam Jaśka, co tam możemy naplanować na jutro, tak 2-3 zdania,
żeby człowiek sobie spokojnie myślał, bo ja nie będę nurkował po książkach, po czym innym, tylko trzeba to jakoś sobie w głowie jakoś ułożyć, żeby chociaż ze dwa zdania zamienić. Robercie, to może zrobimy tak, w ten sposób, że nie ma sprawy, tylko jeszcze mam walczę z tym tytułem, żeby jakiś fajny tytuł, wiesz, wymyśleć. Nie ma żadnego problemu. Dobrze, to jesteśmy umówieni na jutro w takim razie. Na sobotę. To się tam... Na sobotę czy na jutro? Nie wiem, jak będzie lepiej. Dobra, to my się jutro, Jasiek, co do terminu zgadamy, w razie czego, to już Mirosław będzie ustalał, a panów jutro zapraszamy na audycję, jak macie ochotę posłuchać, co my będziemy gadać. My nie mamy takich wielkich możliwości. A co za audycja i na jakim kanale, przepraszam? To będzie, proszę panów, ja tak mówię grzecznie, to będzie Radio Sławian o 19:30 polskiego, przepraszam. Jaki tam czas by nie był? Robcio, jaki czas by tam nie był? A dobra, przepraszam. To aktualizacja jest zrobiona, znaczy ten subskrypcja, to wiesz, to tam przypomnienie będzie, to tak, żeby była jasność. To będziemy. To tam tego nie ma problemu. Dobra, Robercie. Mile widziane pytania do Jaśka. Ciężkie pytania. Ja zrobię dzisiaj tytuł. Ja zrobię tytuł, żeby Mirosław, wiesz, zrobić na ten skórkę. Okay? A tak mniej więcej co będziemy gadać? O czym? No nie wiem, jaki temat. A jeszcze nie wpadłeś na pomysł? No to na razie. No, otwarty. Okej. Okay. Pomyślę nad tytułem, zrobię tytuł i jedziemy. To jak nie wpadniesz na pomysł na tytuł, to ja jutro strzelę bardzo trudny tytuł, będziesz się później męczył. Ostatnie 5 minut. Dobra, nie ma sprawy. Nie ma żadnego problemu. Jeszcze jedno, panowie, mi potrzeba. Konkretnie skąd wziąć te wszystkie dekrety, którymi się posługujecie? Bo tam wrzuciłbym do siebie na kanał i od czasu do czasu samemu by trzeba było przeczytać, żeby wiedzieć, o czym się rozmawia. www.pcichocki.pl i zakładka pobierz. I tam masz wszystkie w PDF-ach. Te dekrety i postanowienia Tadeusza są wypisane czerwoną czcionką. To z jego strony bezpośrednio pobierać i to wolno pobierać, wolno publikować? Tak, oczywiście. Bo jak tego, jeżeli to jest wolno pobierać, wolno to tego publikować, to ja sobie to wgram do siebie na kanał, bo ja tam mam fragmencik, tam mandat, jak płaci zawodowy Polak, wrzuciłem, to do niego dostałem pozwolenie i teraz mi powiedzcie, jak dostać pozwolenie na to, żeby to wrzucić na kanał, bo ja muszę mieć przynajmniej ustne pozwolenie. No to zadzwoń do Tadeusza, tam na stronie jest numer, tylko dzwoń na stacjonarny, bo komórki Tadeusz już nie ma. Wywalił tę komórkę. Chciał mieć trochę spokoju. Także na stacjonarny, normalnie z Tadeuszem możesz rozmawiać. Tyle, że wszystkie dokumenty tam upublicznione są publiczne. Do wykorzystania. Tak, i wskazane do rozpowszechniania. No, a tutaj na mojej, na moim kąciku też masz wrzuconą moją deklarację i moją odezwę do narodu. A jak to od ciebie z kącika skopiować? Możesz sobie pobrać, bo to jest w PDF-ie. Dobrze, ale jak to później, bo jak ja wrzucam czyjś materiał, nie mój materiał, to ja podaję źródło, skąd to pochodzi, kto, jakieś znaki, jakieś upoważnienie, bo czy tam kierunek, jakiś link do oryginału, czy źródła, skąd no to masz, ja to pochodzi. To masz link, jak pobierasz, to będziesz miał od razu link, z którego pobierasz. Nie? Czyli z Discorda, z takiego pokoju. Aha. Jak ja jeszcze nie umiem tego obsługiwać.
tutaj, kanału. I tutaj to tu, gdzie masz kącik Lecha, nie? Kącik Lecha. Lecha. Czyli tutaj, jak jesteśmy, zejdziesz, zejdziesz sobie na dół, na samym dole masz kącik Lecha, prawda? I tam sobie klikasz i wchodzisz na kącik Lecha. To tak, żebyś wiedział. Dobra, to ja już na razie uciekam, wyłączam mikrofon, nie przeszkadzam. Wrócę, jak mi się uda to zobaczyć. Na razie wyłączam mikrofon. Dziękuję. No, na razie, pozdrawiamy. To ty tam brzęczysz po cichu, na głos, kuźwa, na głos, nie chcę się. Nie zapomniałem, kurczę, blady, miałem zrobić wczoraj i kurczę, z tego wszystkiego i zasnąłem i... No tak, bo kuźwa, na kobiety to masz czas, a na robotę to tak widzę, tak kuźwa, rączki lewe się robią. No gdzie, jak Jaśko wczoraj polewał razem z Przemkiem. Pili pod przepis. No wczoraj to był taki bałagan, że masakra, no. No tak, no. Nie, pod palec żeśmy pili, no faktycznie. No, to pod przepis, no. No tak, pod przepis, no. Piłem, bo nie pamiętam, bo nie wiem. Piłem czy nie piłem, bo nie pamiętam. Oglądaliście ten kawał, ten kabaret? No nie, to kultowy temat. No dokładnie, no. Ja zrobiłem parę linków wysłałem, wiesz, na swoją skrzynkę i później wrzuciłem parę linków, wiesz, na strony, nie? Ale to też, no, wiesz, no, staram się pomagać, no, jak tylko mogę. No, to jest myślę, dobry, że... to jest dobry tekst, jak jakaś kłótnia jest albo coś, jakieś sprzeczanie się tutaj. Tak! Nawet. I ja tam ze dwa razy wyskoczyłem. Piłem, nie pamiętam. I już śmiech się zaczął. Nie? No piłem, bo nie wiem. No nie wiem. Jedni mówią, że piłem, inni zaraz zaczynają się odzywać. Nie, nie piłeś, polej. I to... Co zrobić? Taka zmiana tematu może nastąpić przez to się. Nie, myślę, że jutro przede wszystkim wiesz, no, gryzą mnie te wybory. I pieniądze. Pieniądze i wybory. Wybory i pieniądze. I to chodzi koło mnie w to i z powrotem. Nie, myślę, że będzie ciekawy temat, bo ruszę masonerię, ruszę jezuitę, myślę. No co do masonerii, to musisz uważać z tematem. Nie, no ja nie będę... Masoneria tak naprawdę to są trzy różne instytucje, trzy różne organizacje. I dwie są takie, że są prożyciowe i proludzkie, a trzecia jest bardzo niebezpieczna. No, lubi się mścić. No ogólnikowo w zasadzie, bo nie będę drążył samej skóry, bo po prostu tak ogólnie, czym jest masoneria generalnie. W stosunku do goju. Jasiu, ta trzecia to jeszcze się zajmuje takimi dziwnymi zniknięciami ludzi, którzy, wiesz, są niewygodni. To tak, żebyś miał się... Ta trzecia nie pasuje do cech tak zwanego plemienia żmijowego. No to jest dokładnie to. Macie to w... Ale to jest to anioły i demony. Nie. No, dlatego sześciu poszło do piachu. No niestety, no to zrobić, nie? To tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych. O Jasiu, uwierz mi, że było ich znacznie więcej. Ja mówię ze mojego środowiska. Ja zrozumiałem, ale tego, to nie wybrzmiało tak, dlatego ci odniosłem się, że ogólnie było ich więcej. A tu nie wybrzmiało to, że z mojego otoczenia sześciu już poszło. No, nie. Ja się nie boję. W zasadzie nie ulegam strachowi. Nie mam w zasadzie nic do stracenia, co mam do stracenia. Nic nie mam do stracenia, więc no otworzyłem gębę, więc już chyba tylko oni mogą zamknąć. Nie ma sprawy. Co powiem, to... No ja jeszcze, Jasiu, ci tak to powiem, że oni się najbardziej obawiają właśnie takich ludzi jak ty,
czy ja, którzy właśnie nie mają nic do stracenia. I o to się rozchodzi, więc... No. To, że zastraszyli, to zastraszyli, to jest jedna kwestia, ale czy się człowiek ich przestraszył, to jest druga kwestia. To, co mam do powiedzenia, to powiem, więc staram się mówić i... No i mówię, no. Piszę i mówię. Tak przyszło. No i co zrobię? Nic nie zrobię. Ale... Nieważne. Trzeba Roberta przeprosić, a że to... No mówcie co. Indyk. Anetka jest, o rany, no Anetka. Teraz pan. Mówię, Jasiek, nie poganie na tym oddech, nie poganie, bo gubim rytm. Co by to powiedzieć? Nic mi nie mówi? Ty mówisz. No nie, no nie chcę sam tak. Zaczniesz ty, to i drugi się odezwie. No to... Jasiu, a o czym chcesz porozmawiać, bo to tak wiesz, no... No nie wiem, no o czym, no to wiesz, no jak to cały zrób sobie, czas... To zrób sobie taką... Cały czas taką rozmawiamy. Jasiu, zrób sobie rozgrzewkę i sobie na przykład pomyśl, o czym będziesz rozmawiał. Nie, no tak świruję, nie, no tak, no nie wiem, no zacznij o czymś, no, to się odniesiemy, no. A sobie potrenuję przed jutrzejszym dniem. Ja nie muszę trenować. Może się czuję dzisiaj naprawdę wyjątkowo niedobrze, to jest, nie wiem, kogo to jest, jak to się mówi, ten. No tak chory nie byłem dawno, no tak wam powiem. A cóż masz mości dolega? No właśnie. No właśnie, kaszlesz. No właśnie, jestem bardziej tak zatruty, o, w ten sposób, nie? Że nie mogę jeść, nie wiem, tak czuję się, no niedobrze. A nie pamiętam, żebym się tak czuł całe życie. Więc coś, jakiś wpływ na mnie, kurde, coś oddziaływuje jeszcze, nie wiem co, ale coś się wydarzyło. Jeszcze tego nie rozkminiłem, co? No, na przykład ciekawe wypisy. Miałem takie, słuchajcie, miałem takie drgawki, było mi zimno, było mi ciepło, no nie wiem. Też przypominam, że jestem w towarzystwie, cały czas przebywam z tymi, co sobie ten grafen przyjęli, nie? Więc nie wiem, czy to już zaczyna na mnie... Ale takie podobne objawy tego, co ty mówisz właśnie teraz, to też i przemęczenia często występują, jak człowiek przemęczony jest to. A to wiesz, to dziękuję dusza, to też brałem to pod uwagę, bo te 250 kilo, które wrzuciłem ostatnio na trzecie piętro, to też dało. No to... Tata mnie tak polała po tym, słuchajcie, no tak wąsko było. No i się zdenerwowałem, wróciłem na pole, znaczy na jarda, znaczy na ten, no do pracy i mówię do szefa tak, dobra, ostatni mój dzień. Mówię, odchodzę. No i zobaczyłem, wiesz, kolejną podwyżkę, ale to w taki sposób się ma odbywać, że ten... A i tak będzie podwyżka generalnie od marca, więc to takie jest wszystko, wiecie, manipulowanie, oszukiwanie, ale nie chcę o tym mówić w ogóle, nie, cicho, ten, Jasiu, opowiadaj. Nie, to wiecie co, mówimy tak, jeśli pozwolicie oczywiście, to trochę wam poczytam, żeby to było jakieś zabawne. Jasiu, to tak, zanim zaczniesz, to upewnij się, że masz dobre łącze. Nie no, świruję, ale długo będziesz czytał, żebym wiedział, czy mogę szybko wyjść i wrócić, czy lepiej siedzieć i czekać.
Nie, no to takie powiedzmy moje przemyślenia. Aha, dobra, nie. To dobra, to proszę. Demokracja to sprzedawanie ciemnoty przez cwaniaków dla pazernych kretynów. Ale nie zapierdalaj tak, bo to są takie, wiesz, ciekawe dobra. Teksty. Zrób przestrzeń na rozkminę między sobą. Nie, to napisałem kiedyś Zięba razem z tym Matyją, to napisałem taki komentarz, a kiedy oni mówili o tej demokracji swojej, tam bezpośredniej, pośredniej, nie ma pojęcia, bo to już nie wiadomo, co było. Napisałem tak, demokracja to sprzedawanie ciemnoty przez cwaniaków dla pazernych kretynów. Zostałem za ten krótki tekst zdjęty, zbanowany. Tak woli ciekawości. A później napisałem, tam gdzie żmijowe plemie jedzą w swoich restauracjach, to nigdy nie było, nie będzie miejsca dla goi. Strach o wojnie, moi drodzy, jest po 1000 krotów groźniejszy od samej wojny. Facet dojrzewa do 5 roku życia, a potem kobieta, filozofia i kobieta... Jasiu, przerwało. Wróć Jasiu. Do tego zdania. Dusza, ja już powiem. Wróć do tego zdania, że człowiek rozwija się do 5 roku życia i przerwało. Okej, okay? Jasiu? Mężczyzna, przepraszam. Znaczy facet dojrzewa do 5 roku życia, a potem tylko rośnie. Było to zabawnie trochę. Filozofia i kobieta to dokładnie takie same departamenty i czasami trudno je pojąć. Kobieta i pieniądze to dwa nieprzewidywalne skandale, które nie wiadomo kiedy eksplodują. Kobiety są jakieś dzisiaj na kanale. No jedna cię obserwuje. A jedna mnie obserwuje. I jest prosto nad tobą, także uważa, żebyś jakąś pałą nie dostał. Kobieta bez faceta to jak facet bez portfela. Zazwyczaj faceci, którzy dużo mówią, mają niewiele powiedzenia. Przekonanie kobiety o własnej wyjątkowości samodestrukcji. To i znowu cię przerwało. Rany, no to no nie mam pojęcia dlaczego. Ostatni tekst. Przekonanie kobiety o własnej wyjątkowości doprowadza ją do samodestrukcji. Jak kobieta zaczyna filozofować, Jasiu, przerywać. Panowie, tylko jak u mnie go przerywa, czy wam też? Zazdrość faceta o kobietę jest jak zazdrość nasioną. Kobietę interesuje wypasiony dom, a faceta interesuje może być i sąsiada. A przerywane teksty Jaśka są jak stosunek przerywany. No tak. Słuchaj, Jasiek, już 3 czy 4 teksty już ci przerwało tak przynajmniej po jakieś 2 sekundy i w kluczowym momencie. No to nie mam pojęcia, bo mam... Ja myślałem, że tylko mi przerywa, ale okazuje się, że indyk też przerywa. No to nie mam pojęcia. No ja nie chciałem się już odzywać, dusza, bo zawsze ten Miro, nie? No przerywa, Jasiu. To nie wiem dlaczego. No nie wiem, rzućcie jakiś temat.
żeby coś się zagotowało. Granat jakiś bez zawleczki albo coś takiego. Kurwa, Jasiu, prowokujesz nas z Mirkiem, kurwa. Oj, prowokujesz, kurwa. Mi się zagotowało, tak? Pewnie. Normalnie, żeby gadać, tak jak normalnie gadamy sobie. Ej, czekajcie, to ja mogę się dołączyć? To ja coś przeczytam też. Nic łatwiejszego niż kobietę przeciętną, wyjątkową. A, zamienić kobietę przeciętną, wyjątkową, wystarczy ją pokochać. Każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Gabriela Zapolska. Dalej. Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Aleksander Świętochowski. Następny. Kobieta po prostu widzi rzeczy, których mężczyźni nie są w stanie zauważyć. Paulo Coelho. No, bla, bla, bla. Oddaję głos. Nie wiem, czy mi było słychać w ogóle. Kobieta jest jak świąteczna choinka, która wyczekuje na hojne ozdoby. To, kurwa, to... Oj, wchodzisz, kurwa, na grząski teren, kurwa. Nikt cię chyba dawno w dupę nie kopnął z COVID. Dobre. Oj, kurwa. A to ciekawe nam na przykład człowiek, który dąży do nie ma czasu na walkę ze złem, ale tylko go poznawać, strzepnąć jego kusz, szat swoich i iść dalej. Ale jeszcze jak mi byś powiedział, dąży do, bo też przerwało, do czego dąży? Do doskonałości. A. Nie ma czasu na walkę ze złem, ale tylko go poznawać, strzepnąć jego kusz, szat swoich i iść dalej. Wolność i miłość to dwa nierozłączne koła takim samym zaprzeczeniem tego człowieka. No i to ci się podobało, wiesz, dusza? Nieważne, nie jest ważne, kim ty jesteś, ale ważne, kto w tobie jest. No to tu nie wchodzi kwestia podobania się, tylko to jakby to powiedzieć, to porusza kuźwa bardzo ważny aspekt. No. Głód miłości człowieka jest o wiele bardziej bolesny od spragnionego ciała jego. To jest ciekawe. Miłość i zazdrość zawsze oblicze w życiu każdego człowieka, z którymi on walczy na wieczną śmierć lub życie. Jasiek, coś się kurwa na ciebie zawzięło od jakiegoś czasu, bo ci non stop przerywa. Nie wiem. Powiedz, żeby się odczepił od ciebie oficer prowadzący. Być może. Mam jedną kreskę. Znaczy jedną kreskę, nie wiem. Nie mam tego zasięgu w tej chwili. Może spróbuj wyjść na chwilę i wejść jeszcze raz. Spróbuję. Jak przeczytasz jeden z takich tych tekstów, to ci powiem. Okay. To będę starał się czytać wolno. To są tylko takie moje przemyślenia, nic więcej. Kobieta jest jak labirynt, w którym nie ma światła.
to dlatego, że jest odcieniem czerni? Nie. Nie. To nawiązuje do kwestii, że poznać kobietę, no to w zasadzie życie faceta staje się nieciekawe. A tu też mam bardzo fajne wypisy. No ale z drugiej strony, ja bym się zatrzymał na chwilę na tym tekście. Poznać kobietę, życie nieciekawe. A to teraz jest pytanie. Ilu z nas poznało w ogóle kobietę jako taką? Rozumiesz, o czym mówię, czy nie? No, kobieta to urządzenie, bardzo skomplikowane urządzenie. No właśnie. Nie wiem, może Jackowski kuźwa przez wglądy jakieś, wiesz, takie swoje, albo Kaszpirowski, to może by i tam zdanie. No ja się pół żartem, pół serio. Dożytko, dobrze, żeś wymienił oba te nazwiska obok siebie. O Kaszpirowskim wiadomo, że był oszustem. O tym drugim też wiadomo, że oszust. No, można o tych facetach to rozprawiać bez końca, bo to w zasadzie... Ale patrz jak w dobie COVID-a to oni zrobili. No, leczyli telefonicznie, a Kaszpirowski przez telewizor. No kurde, no i leczyli. Można. Ja przepraszam, panowie, trochę poczytałem i tam zobaczyłem taki fragment na kanale Lechu o ostrym cieniu mgły. I tak mi się skojarzyło, zrobiłem sobie taki kiedyś żart z tego ostrego cienia mgły i ten żart wkleiłem tam, chyba mi się udało wkleić na ten kanał, co mnie wysłałeś na ten swój z kącika Lecha. No i ale konkretnie? Ten żart, czego dotyczy, no to dotyczy pana Dudy i naszego takiego komika internetowego, pana Olszańskiego. No ale co to ma wspólnego z ostrym cieniem mgły? Bo to chodzi o tą chyba zrozumiałem, bo jeszcze w całości tego nie zdążyłem wszystkiego obejrzeć. Co ma to wspólnego z ostrym cieniem mgły? Po prostu obydwaj panowie sobie w mgle gadają. Nałożyłem głosy w pewnym sensie i to taki żarcik miał być, taki mem w zasadzie. Nie no, tu jest podstawa, no to trzeba wiedzieć, co to jest ostry cień mgły, no. Tak, dlaczego, tak. Dlaczego oni walczą? Kto walczy z tym ostrym cieniem mgły? No, przepraszam, ani jeden, ani drugi nie walczy z ostrym cieniem mgły, bo oni są we mgle. Walczą. A cień się kurczy i oni mają coraz mniej miejsca. I mają tam coraz ciaśniej. Dlatego potrzebują mocnych rąk ratowników. Właśnie tam będzie, jak machają w cieniu, w tym żarcie. No, nie potrafię opowiedzieć żartu tego, który zrobiłem, ale to dla... Ja zrozumiałem jego kontekst, co teraz mówiłeś. To ja wam mogę dokładnie opowiedzieć, o czym on śpiewa i po co to śpiewa i kto mu to napisał. Nie, no to... Lechu, ty poruszyłeś jeden aspekt, wcześniej nie przyzwyczaiłem. Robert? Tak, Robert. Przepraszam, Robert, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego Roberta. Do ciebie już przyzwyczaiłem się, do Roberta nie. Ty, Lechu, poruszyłeś jeden aspekt, a Robert poruszył drugi aspekt. No i wszystko jest okej. Okay. No ale chodziło to znaczy... ostry cień mgły z piosenki. No, ale... No tak, ale kurczę, brady, no przecież to widziane twoimi oczami i widziane Roberta oczami. No kurczę, no wszystko się zgadza, no o co chodzi. Panowie, to
W tym żarcie polega, cały żart polega na tym, że ja włożyłem dwie jednocześnie postaci w dwóch różnych akcjach. Spiąłem te dwie różne akcje pana prezydenta i pana Olszańskiego w ten sposób i dodałem jeszcze troszeczkę napisy, że słuchając obu jednocześnie znowu stworzyłem nowy przekaz. No tak, no dokładnie. I to jest żart, ten sam żart ma, proszę ja was, minutę 20, to nawet jak zobaczycie, ile to trwa, to minutę 20, jak zobaczycie, to być może to będzie śmieszne, być może to będzie smutne, być może da coś do myślenia. A gdzie to można zobaczyć? A wrzuciłem na ten kanał, na który mnie odezwał Lechu. Lechu, zaraz ja wrócę, ten kanał, jeszcze nie umiem się u was posługiwać, ten co tam się wrzuca, to co dostałem dokument ten do PDF i tam jakieś filmiki były i tam zauważyłem ten ostry cień mgły. A, to do mnie na kącik wrzuciłeś. No u ciebie na kącik, Lechu. Tak, tylko jak to ci, wiesz... Mówcie ducha, nie traćcie, tak? No to jest taki napis właśnie na nim, ale to jest początek. A istota to jest głos pana prezydenta i pana Olszańskiego w trakcie przebiegu. I jeszcze będzie coś z czeskiego krecika. Joj na o, tym. Ahoj. No, jedni się przy tym ubawią, drugim da do myślenia, trzeci jeszcze się nad pewnymi kwestiami zastanowi, który się nie zastanawiał do tej. To są dość ciekawe formy wyrazu, to co teraz, o czym powiedziałeś, Robert. To znaczy, ja miałem chwilowo troszeczkę czasu i tych panów rozszyfrowałem średnio na rok wcześniej niż ogólna fala rozszyfrowania, więc, bo ja uwielbiałem patrzeć na te rozrywkowe, kabaretowe występy, mi się to podobało i bardzo się bawiłem z początku, dopóki bliżej się nie przyjrzałem i nie zacząłem bliżej patrzeć, co ci panowie mówią, jedni i drudzy. I w pewnym momencie po prostu jeden z panów okazał mi się tylko marionetką, a drugi z panów okazał się, będę mu tytułował panów, bo nie mówię bezpośrednio o kim mówię, i drugi z panów okazał się tylko błaznem, więc czy marionetka, czy błazen, czy cokolwiek, to jednak forma rozrywkowa. Bo załóżmy, jeśli ja mówię o panu prezydencie, to ja z pełnym szacuneczkiem mam kilka takich żarcików, które sami z siebie zrobili. Nawet nie raczyłem tego zmieniać. Nie, odnośnie tej bajeczki, to tak sobie kiedyś próbowałem potestować, czy mi się coś uda zrobić, czy nie uda. I później już nie było sensu niczego więcej robić, bo... przepraszam, oddaję głos, już nie zawracam głowy. Ale ty to tobie to zawracanie głowy sprytnie idzie, ci powiem. Proszę? Tobie to zawracanie głowy sprytnie idzie, ci powiem, bo ten zawracasz głowę w sposób taki dający do myślenia. To... Przepraszam, żeby zawracać głowę, to trzeba mieć coś mądrego do powiedzenia. Jakiś przekaz. A jak się nie ma jakiejś określonej wiedzy, nie zaszpanuje się tym, tamtym, owantym, nie przeczyta się tysiąca książek, które akurat są na topie, więc o czym mówić? Więc mówi się o tym, co się robi. Albo co się robiło, co się lubi robić. No widzisz, Robert, ty jesteś od mądrości, a ja jestem od rozśmieszania. No. Nie, ty jesteś stary wyjadacz. Z tego, co ja słyszę i co ja widzę, co ty mówisz, ty jesteś taki spokojny, roztego, taki, wiesz, stateczny w tym, ale ty wiesz, w którym momencie błysnąć wiedzą.
No, szkoda, że się tu w ciągu dnia nie było. Troszeczkę emocji się pojawiło jednak. Jestem nieemocjonalny i jeżeli jest już taki dosyć agresywny ton, ja od razu idę w odstawkę, chowam się, nakrywam się liściem kapusty i nie uczestniczę w żadnych awanturach. Bo jeśli rozumiem, czegoś się nie da zrobić, to po co siłą? Oj, kuźwa, znowuż dajesz do myślenia, kuźwa. Ciekawy tekst wysmażyli cechem wieńcy władcy, emocji. Panowie, ja muszę was przeprosić niestety, także pożegnam się z wami. Do następnego. Zostańcie w zdrówku, trzymajcie się. Masz zaproszenie na audycję do tego, do Radia Sławian. Dzięki za rozmowę. Wszystkim dziękuję. No. Nie ma problemu. Właśnie tekst warto go przeczytać, jeśli chodzi o ten tekst, tak żeby był, no, można go zrobić na audio. Czechendryńscy władcy emocji. Czekaj chwilę. Dlaczego ja cię tak słabo słyszę? Czy ja cię mam przyciszyć? A, bo głos w komputerze przyciszył. O, teraz. No, cechendryńscy władcy emocji napisali, jaki mają stosunek do nas. Piszą między innymi tak. To my decydujemy, w co wierzysz. My decydujemy o twoich stanach psychoemocjonalnych. Twoje odczucia i emocje zależą od kierunku, w którym patrzy nasza kamera. My decydujemy, których chorób zakaźnych masz się bać. Czym i kiedy masz się szprycować. Ofiarom, której wojny masz współczuć, wobec których masz pozostać obojętnym. Pomagasz tylko tym, którym my chcemy, abyś pomagał. Jesteś bezwolną kukiełką w naszej ogromnej machinie kłamstwa i manipulacji. Im głupszy, tym bardziej jesteś nam potrzebny. Niczego nie rozumiesz, bo jesteś naiwnym durniem. Jesteś nasz, bo jesteś głupi, a będąc nasz, stajesz się jeszcze głupszy. To takie błędne koło, którego nie zrozumiesz, bo przecież jesteś głupi. Jeśli zechcemy, ozdobisz swój profil flagą Mozambiku, pomimo, że nie masz pojęcia, gdzie tego kraju szukać na mapie. Ale to nieistotne. Gdybyś przeczytał Orwella, wiedziałbyś, że O'Brien nauczał, iż rzeczywistość mieści się w mózgu. A to my decydujemy, o czym masz go wypełnić i czym masz go wypełnić. Bojkotujesz rosyjskie marki, bo my ci każemy. A ty bo nie bojkotujesz na przykład marek amerykańskich, chociaż wolny świat pod przewodnictwem USA od lat morduje ludzi tak samo jak putinowska Rosja. Bo wmówiliśmy ci, że istnieje dobro i zło, mimo że istnieje wyłącznie zło w różnych odcieniach. Ale ty tego nie widzisz, pomimo że nie masz dostępu do wszelakiej wiedzy, bo jesteś zbyt leniwy, by z tej wiedzy korzystać. My twoje lenistwo codziennie wypełniamy treścią, naszą treścią. Jesteś nasz i zawsze będziesz żałosny, idioto. Latasz pomagać ukraińskim uchodźcom, nie dlatego, że taki jesteś dobry i miłosierny, ale głównie dlatego, że my tak chcemy. Masz jednocześnie w dupie biedne afgańskie, syryjskie czy palestyńskie dzieci, rozrywane od lat bombami, bo my tak chcemy. Jesteś produktem z gliny, meduzą bez kręgosłupa, więc możemy dowolnie cię formować. Nigdy nie zrozumiesz, co mówił Lenin w 1919 roku o pożytecznych idiotach, bo my tego ci nie wytłumaczymy. On mówił o tobie, ale ty tego nie wiesz. Im mniej wiesz, tym lepiej dla nas.
im mniej rozumiesz, tym jesteśmy silniejsi. Twoja głupota to nasza strawa i woda na nasz młyn. Wczoraj kazaliśmy się bać. Bać ci się wirusa, więc się potwornie bałeś i bezmyślnie sprzycowałeś genową, testową werbeluchą, dając nam zarobić pierdyliardy dolarów i euro. Dzisiaj każemy ci wspierać niezaszczepionych uchodźców, więc ich wspierasz i już nigdy nie boi się wirusa, bo z dnia na dzień przeprogramowaliśmy twój pusty łeb. Kolejny etap. Jasiu, jesteś? Tylko u mnie Jasia, Jasiu, ten czy ogólnie ten? No ja się nie słyszę. Dobra, ja nie słychać go.